Na boxbbrapy.pl jedną z najfajniejszych rzeczy jest rapowanie innych graczy. Ja w dzisiejszym odcinku tego spróbowałem i wyszło całkiem nieźle, bo zrobiłem kilka fajnych kill. Ponadto w tym odcinku wam pokażę, jak straciłem itemy warte ponad 15 milionów, no bo niestety oczywiście po dredzie nic mi nie oddało. Jeżeli w tym odcinku chcecie wygrać milion na BoxBP, musicie zostawić suba, lajka, dzwona oraz napisać w komentarzu swój nick. Osoba, która wygrała w poprzednim odcinku, wyświetla się właśnie na ekranie. Widzowie, tak jak wam wspomniałem na wstępie, w dzisiejszym odcinku nagramy sobie trapowanie. W sumie ja już je nagrałem, no i możecie zobaczyć, że aktualnie znajduję się bez itemów. I pewnie większość z was się domyśla, dlaczego znajduję się bez itemów. No dlatego, że zdedałem w bardzo głupi sposób podczas właśnie trapowania, a mianowicie nie zauważyłem, a zresztą nie będę wam spoilerował, sami sobie zobaczycie, musicie po prostu oglądać do końca, jak straciłem talizman siły, kuszę przyciągania, talizman szybkości, wszystkie itemy 46, bo z deda oddało mi tylko klatę 46. Także zarąbiście, mam rangę rapy i oddało mi tylko klatę, a wzięło mi itemy warte 15 milionów. No po prostu naprawdę świetne oddanie itemów, mogę powiedzieć, że ranga rapy działa niesamowicie, bo oddało mi praktycznie wszystko, co potrzebuję. Cały mój ekwipunek został zwrócony, no i jestem mega z tego zadowolony, co dostałem z powrotem. A tak na poważnie, to dzisiaj pokażę wam w końcu, jak killowałem graczy, bo naprawdę trochę tych killi zrobiłem. Myślę, że niektóre kille są naprawdę całkiem niezłe, bo dosyć dobrze mi się ostatnio gra na rapach i powiem wam szczerze, że trochę tych killi robię. No tylko aktualnie będę musiał odrobić moje itemy 46, no bo niestety zginąłem. Powiem wam tak, zdarza się i nic z tym, że tak powiem, nie zrobię. Wiele osób mnie bardzo często pyta, jakie mam aktualnie perki, więc możecie się przyjrzeć moim perkom, no i moje perki wyglądają w ten sposób. Nic tak naprawdę od tygodnia się nie zmieniło i ja w jednym z których odcinków mówiłem, że chciałbym wbić runę siły na poziom trzeci. No i powiem wam szczerze, że przez tego deda to się na ten moment musi wstrzymać, no bo nie będzie mnie stać, gdyż muszę odkupić moje itemy. No bo jak widzicie, ja nawet nie mam miecza, no nie mam po prostu nic, więc pewnie zakupię sobie jakieś itemy 45 czy coś takiego, no bo na 46 póki co mnie stać nie będzie. Jest tutaj niezła ścieżka, choć widzę, że jakiś wariacik tam od góry jest dojeżdżany przez tutaj chłopaków. Więc co, ja sobie, że tak powiem, może go spróbuję tutaj dojechać, choć widzę, że aktualnie to te chłopaki, które klepały tego typa, to we mnie wjechały, no bo kto by się spodziewał, że typeczek tutaj ucieka. No i widzę, że wariacik ma ogólnie rzecz biorąc makro na klocki i próbuje się tutaj bugować, co mi się bardzo nie podoba. I patrzcie, on robi skybazę i wiecie co, ja sobie zrobimy, zrobimy sobie za nim tą skybazę, bo w sumie czemu by nie, więc nie tylko ja tutaj lecę. No i dobra, podkopmy sobie go od spodu. No i że tak powiem, mamy lekkie nogi zrobione na nim. Chociaż on mnie też sknokał, bo on ma jakiegoś seta śmiesznego. Pewnie ranking też ma równie, że tak powiem, dosyć mały, ale on będzie i tak na siłę, że tak powiem, uciekał. Ale tutaj widzę, że chłopaki również się nie poddają, więc powinniśmy tego typa zaraz tutaj zrzucić i go dojechać. No innej opcji nie widzę. Za to, co on robi, to zasługuje, że tak powiem, na sromotnego koleżka deda. Szkoda tylko i wyłącznie, że ja nie mam knoka, a ten typ knoka posiada. Dobra, mam tutaj jakąś lukę w jego stronę. Dobra, on ma, zaraz mu totem padnie. No właśnie, padł mu totem, spadł na dół typeczek. Padł mu kolejny totem, no i plus 51 rankingu, no i fajnie. Naprawdę fajnie się udało tego typa tutaj dojechać. Naprawdę świetnie. Czekaj, jeszcze zobaczę na innych, może ktoś... Chyba, żeby przed tym wyjściem trapować najlepiej, na tej eventowej. Mógłbyś też tam typa dojeżdżać, on by wychodził, a ja bym go przyciągnął, nie? Lodomir, w końcu się udało go zdropować, ja pierdykam. Mam tego stary Martynkę, mam Martynkę jakąś trapie. Weź od góry, od góry go zabuduj, odbuduj, odbuduj, szybko, dawaj, dawaj, dawaj tutaj, Dukalex. Mam z nim kratkę, mam kratkę z tą Martynką. Zrób wszystko, żeby... Jestem tu, no. No. A to jest ten just... Dobra, masz kratkę. Co tam macie? Iść tam od wyjścia. Tak, wiem, Dukalex mnie prosił, żebym poszedł do drugiej strony, ale oczywiście ja się nie posłuchałem, no i zobaczycie, jaki był efekt końcowy tego. No, mój błąd, przepraszam. Kamuruj, to ty już nie wyjdzie, nie wymuruję. Ale przełożył do drugiej, wyrobił. Kopię się, musisz wyjść od tego wyjścia. Nie, czekaj, on nie wyjdzie, on się nie odbuduje, nie odbuduje się. Ale odbuduje się, bo go typy rozkopują. A ja się tego, szkoda. No tak jak mówiłem, mój błąd, pomogłem na szybko polecieć z drugiej strony i go budować, kiedy inni go rozkopywali. Przepraszam. Czekaj, mam znowu tą kuszę, tylko nie wiem jak tego użyć, żeby...
Ja to jakiegoś Venoma siekam. Czekaj. Dobrze, już odlecieli. Temu Venomowi nie wyrabia. Nie no, czemu jakieś w plecy bije? To jeszcze odpał. Ty weź mi zrób domek z tym Venomem. On sieka. Nie przyciągło mi następnego no typa. No czemu ludzie zamiast bić Venoma to biją mnie? Ty. Weź rozkop tego. On nie wpadł. Zabuduj za mną. Co za debilek. Mam go, dojeżdżę, ja sobie go tutaj jadę. Dobra, z 36 ranking zawsze na plus. Ej, dobra, to było śmieszne, bo gość się tego nie spodziewał, ale git. Nice. No się tak trpaka? Ty Muran, Murański, Jaca Murański. SS, Eleczko! Eleczko, no co ci widzowie? No i patrz chłopie, co się dzieje, nie? Z Jasiami. Czemu masz tak mało killi? Zresetowałem stary, bo ja robię no the challenge, nie? Siema Xadi Mordo. Nie no, pokornie dał killa Elka na czacie, widzowie. Całą piniatę? Ba 109! Bach, bach, karabach! Ale sunia, widzowie, Elka na czacie. Eleczka na czacie. Bach, bach, karabach! Puściści was? ...253 Bak Bak Karabach. Trafy eventowej. Jakby tu ktoś z tobą wyszedł, to ja bym go mógł spróbować tam do tej maczęty przyciągnąć, nie? Jak teraz nie przyciągnie, no przecież... Zadałem. No God! No God, please no! No! No miałem talizman przy sobie i kuszę przyciągania. Ja pierdykam, nic mi nie oddało, nie? Nie wiem czy ja klaty nie miałem założonej czy co, ale no mi nie wyrobiło. Ja pierdykam. Nie nagrałem tego nawet, teraz dopiero nagrywanie włączyłem, bo ja sobie stałem w miejscu. Stary, nie oddało mi miecza żadnej części seta 4-6, oddało mi tylko klatę 4-6. I chłopie, nic, miecza mi nie oddało, talizmana, no nic mi nie oddało, żadnej temy mi, wszystko mi zabrało. Dobra widzowie, ja już jestem w sumie po obiadku, nagrywałem to z rana, no i teraz można powiedzieć, że już trochę ochłonąłem po tym dedzie i właśnie sobie wszedłem na serwer, żeby tutaj przeanalizować to jak zginąłem, bo oglądałem to jeszcze jednak raz, gdyż odnalazłem właśnie klipa, on mi się jednak zapisał, myślałem, że ja tego nie nagrałem, ale jednak to nagrałem, więc mogliście zobaczyć mojego deda. Także wam pokazałem ładnie jak po prostu zginąłem, no i generalnie powiem wam tak, tak jak myślałem na samym początku, ja nie miałem założonej klaty, no i przez to tak naprawdę zginąłem, bo cały czas miałem w głowie, że Dukalex mi mówił, no słuchaj, stój w samej elytrze, to ludzie będą podlatywać i kogoś tam w plecy zaklepiemy. No i ja tak sobie właśnie cały czas stałem i tej elytry naprawdę nie ściągałem przez bardzo długi czas. No i w pewnym momencie wbił się we mnie jakiś lepszy chyba typek. Nawet nie wiem szczerze, kto mnie killą. Mogę sobie wpisać slash historia. Nie wiem. O, otworzyło mi się Kowios. I to jest chyba jakiś dobry ziomek, bo ma minus 7 rankingu tylko z niego. Więc on się ze mnie wbił raczej na chyba jakichś dobrych perkach, no i się wybombiłem. Czy jest mi smutno, że tego zginąłem? Tak, jest mi smutno, bo straciłem dużo itemów, które ciężko zdobywałem, kopiąc czy to killając innych graczy. Czy jestem, że tak powiem, zły na to, że zginąłem? Nie, nie jestem zły. Bardziej jestem zły za to, że nic mi nie oddało, no bo myślałem, że kurde, coś mi chociaż odda z tych dobrych itemów, a oddało mi tylko i wyłącznie klatę, no i z tego powodu jestem mega rozgoryczony, no i szczerze mówiąc, jestem lekko zawiedziony tym, że mając rangę rapy, no dosłownie nic z tych dobrych itemów mi nie oddało. No bo szczerze mówiąc, tak jak mi często gracze jacyś mówią, że no słuchaj zombie, ileś tam raz oddało mi miecz, ileś raz oddało mi tam, że tak powiem, właśnie ten talizman jakiś i tak dalej, no a mi niestety właśnie nie oddało żadnych dobrych itemów, więc no trochę szkoda, ale no nic z tym nie zrobię, więc mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, bo w tym odcinku pojawiło się chyba z 10 killi, wrzuciłem parę akcji z live'a, żeby nie było aż tak mało tych akcji, no i co, dziękuję, że oglądaliście ten odcinek do końca, trzymajcie się, no i życzę wszystkim miłej środy, także pa pa!
Jeżeli chcielibyście nowego teksturpaka na nowe sety, to zapraszam na mojego Discorda, link w opisie. Teksturpak znajduje się na kanale TXTpaki. Jak już pobierzecie, to kliknijcie sobie tutaj reakcję, no i będzie fajnie. Teksturpaki są do setów 46, czyli najnowsze.